Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj Trzech Króli. Nazywam się Robert Pryczkowski i jestem trenerem. Pracujemy. Mam dzisiaj taki właśnie adekwatny do dzisiejszego czasu temat, dość długi, ale myślę, że każdy, kto chce, znajdzie w nim coś wartościowego dla siebie. Dzisiaj temat jest dość trudny. Tytułem wprowadzenia zacznę. Obejrzałem teraz Około 20 bardzo dobrych reklam. Mówię o tym w innym materiale, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że pewne materiały się jakby zak zakładały, zazębiały w jakiś sposób, prawda? Eee, obejrzałem około 20 bardzo dobrych reklam. A w ogóle jeszcze z innej beczki. Jestem w słuchawkach, bo dużo lepiej mi się nagrywa materiały, kiedy się słyszę w słuchawkach i słyszę to, co Państwo słyszą. I teraz rozumiem, dlaczego, jak ktoś nagrywa piosenki. Piosenkarze to sobie tam mają słuchaweczki i nagrywają, bo zupełnie coś innego słyszy się przez akustykę pomieszczenia, a zupełnie inaczej, kiedy ten głos leci tutaj. No po prostu. A świetnie się tego słyszy, w sensie świetnie, że dobrze jakościowo, a nie że świetnie. Dobrze, wracamy. Obejrzałem teraz około 20 reklam. I bo lubię oglądać reklamy, bo reklamy dużo, dużo mówią. Taka analiza syntaktyczna czy semantyczna reklam o kabelek tutaj. To jest istotne. I teraz w tych reklamach zauważyłem jedną sprawę: że reklamy są absolutnie perfekcyjne. Są po prostu genialne. Są po prostu dopracowane. Jelonek wyszukuje sms przychodzi pani z makiem i w ogóle, i w ogóle. No po prostu przerażające to wszystko jest, że ktoś na to tyle czasu poświęcił. Ale w tych wszystkich reklamach Bożego Narodzenia nie ma Boga. I to jest taki niesamowity, jakby to powiedzieć policzek dla osób wierzących, że, nie wiem, ale według mnie osoby wierzące powinny zbanować te firmy, które wydają na przykład milion czy dwa na reklamę, a generalnie z tej reklamy dodają jeszcze pół miliona ekstra pracy, żeby z tła, z pomieszczenia usunąć wszystkie możliwe elementy religijne. No to jest Boże Narodzenie. To tak jakby był Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, wyobraźcie sobie, że jest Dzień Kobiet. Państwo I w tym momencie jest histeria w ogóle, żeby kupować różne rzeczy, ale nagle dziennikarze, reklama nie mówi o Dniu Kobiet, tylko o święcie płci i nie pokazuje kobiet pięknych, wspaniałych, takim jakie są, młodszych, starszych, babci, mam, dziewczyn, kurcze, kiedy to jest zachwycający świat nie pokazuje ich na jachtach, na traktorach, w fabrykach, prządek, w szkołach nauczycielek, pielęgniarek, pedagogów, matek. Tylko mówi się o, i tu uważajcie, Dzień Płci, mówi się o jaki fajny jest Dzień Płci, nie pokazuje w ogóle kobiet, tylko krajobrazy. No przecież kobiety takim świętem ale w kalendarzu pisze Dzień Kobiet. 8 marca, Dzień Kobiet. Takim, kobiety takim pokazaniem tego rodzaju, takiego święta yy, poczułyby się upokorzone. No przecież, no. no na na jaki Dzień Kobiet? No przecież to jest Dzień Kobiet. Kobie, kobiet, kobiet, po prostu kobiet. Pięknych, zmysłowych, pracowitych, mądrych, odpowiedzialnych. No kobiet, po prostu kobiet. No, różnych. Różnych, ale kobiet. A to jest Boże Narodzenie, gdzie mówi się gwiazdka i takie inne pierdolamenty. Jaka gwiazdka? Przecież w tym roku nawet nie było śniegu ani nic. Nie ma żadnej gwiazdki. To jest Boże, Boże naszego Boga Narodzenie. A to jest Dzień Kobiet, uwzględniając skalę, no, Państwo rozumieją, a nie Święto Płci, gdzie pokazuje się krajobrazy i ani jednej kobiety. Ani jednej. Jakby były reklamy święto płci, święto płci, tla, la, 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 la. i jakieś tam na przykład skrzaty leśne i krajobraz. Skrzaty i krajobraz. Święto płci, dobra okazja. Makaron, dwa opakowania, tylko złoty 99. Zł. To kobiety poczułyby się upokorzone. I zobaczcie, kobiety poczułyby się upokorzone, a kiedy mówimy Boże Narodzenie, a nie ma w tym Boga, to wierzący ludzie nie są jakby, nie czują się upokorzeni, nie walczą, nie mówią... Słuchajcie, nie chcemy tych reklam. Nie chcemy waszych cholernych produktów. Jeżeli jeszcze raz robicie taki fake, takie coś, to po prostu zanegujemy was w ogóle, bo nas jest dużo, jesteśmy mocni. No, nie ma, nie ma, nie ma. Po prostu. I to jest takie wprowadzenie w to, co się w ogóle dzieje na świecie, jeśli chodzi o, o szkolenia, jeśli chodzi o coaching, jeśli chodzi o terapię, no bo. Spójrzmy na to z, z takiego punktu widzenia, kim jest człowiek niewierzący? Człowiek niewierzący, moim zdaniem, to jest człowiek, który nie wierzy w prąd elektryczny. Nie wierzy w prąd elektryczny. Prawda? No, dziw, Dziwaczny, nie? Ale normalny człowiek wierzący, który widzi działanie Boga, wie, że Bóg jest, czuje jego obecność czuje Jego, jak Bóg prowadzi Go przez życie, chroni Go, wie wiele rzeczy, prawda? Kiedy ma poukładaną wiarę człowiek wierzący, bo ja rozumiem, że są ludzie wierzący i niewierzący. Jeżeli ktoś mówi, ja to tam wierzę w istnienie nadsiły kosmicznej, intelektualnej, to to nie jest materiał dla takich ludzi. To jest EZO i tam z boku pewnie gdzieś jest, mam miliard wejść, więc spokojnie tam sobie idźcie. Ja mówię o tym, że ktoś jest wierzący albo niewierzący. Więc człowiek wierzący wierzy w istnienie Boga, wierzy on jest po prostu, no przecież nikt nie stworzył tych pięknych koni, jachtów, żaglowców, burzy, drzew, piorunów, kobiet, mężczyzn pięknych, pięknych kobiet zachwycających macierzyństwa, miłości, ofiarności i co to jest, no, no powiedzenie, jest formą istnienia białka, no to jest kurde balans, no. Powiedzenie czegoś takiego to jest po prostu, no ale ja rozumiem, że ludzie niewierzący chcą mieć ten świat swój bez prądu. A ludzie wierzący wierzą, że jest prąd elektryczny. I teraz, światy, ten świat z prądem to jest normalnym światem, prawda? Mamy mikrofon, jest tutaj prąd, są słuchawki, leci prąd, jest kamera, jest prąd, świeci światło, jest prąd. No to jest Bóg, jego działanie jest wszędzie. W każdym aspekcie naszego życia jest działanie Boga. Ale są ludzie, którzy nie wierzą w Boga. No bo tych, co zrobili sobie śmietnik z głowy i wierzą w działanie jaźni e, kataleptycznej, to nie wiem, wymyśliłem, jest coś takiego, e, to w kosmos. Więc są też ludzie niewierzący, którzy mówią: Prądu nie ma. Nie ma. Życie jest formą istnienia białka. Tam biły kiedyś pioruny w taką zupę z azotynami, czy tam z azotynami, tam powstała komórka, komórka powstała, Długo komórka, powstała taka jaszczurka obrzydliwa ble, ble. Wyszła na, na brzeg, potem zależała się, powiedziała, po co mi skrzela, wezmę sobie buca. No i powstał człowiek. Potem powstała Gina Lollobrigida, no i Merlin Monroe. Potem powstała z tej oszczurki, z tej zupy, z tego wszystkiego po prostu powstała. Na, na, powstały piękne kobiety, piękni mężczyźni, katedra Notre Dame i inne rzeczy. No. <ścoughs> Czy to jest normalne? Rozumiem ludzi, którzy chcą mieć tak poukładany świat. I świat bez prądu też może istnieć, chcę to Państwu powiedzieć, z ogromnym wysiłkiem, ale też może istnieć. Na przykład samochód, czy wyobrażacie sobie samochód bez prądu, nie mówię o hybrydzie, normalny samochód, no sobie wyobrażacie, ale słuchajcie, zupełnie bez prądu. Czy wyobrażacie sobie samochód zupełnie bez prądu? Zupełnie. No ciężko sobie wyobrazić. Ja sobie wczoraj wyobraziłem, rozrysowałem to na kartce. Można zrobić samochód bez prądu. Wziąć seiczęto, wypróć całą instalację, włożyć silniczek Hondy, taki dieslowski, od agregatu spalinowego. Wystarczy. Aż za dobry. Zapalany na szarpak. No i pozostaje sprawa jeszcze wycieraczek, tam innych świateł, innych rzeczy. Z przodu, z tyłu karbidówki. Albo na przykład wiele lat karbidówki były wożone w samochodach z przodu i z tyłu, i sprawdzały się. I w motocyklach, i w rowerach. Albo na przykład lampa gazowa z tyłu, gdzieś w bagażniku, taka z, z wyprowadzonym jakimiś spalinami na zewnątrz. I światłowody porozciągane. I dystrybucja światła na pomocą takich układów luster. A luster napędzane pneumatycznie. Proszę bardzo. Czyli pod kierownicą, na przykład światła krótkie, długie. To mamy coś takiego, że jest światłowód. I lusterko się podnosi i opuszcza. Albo na przykład kierunkowskaz, no to światło, na przykład to, które biegnie do świateł, jest lusterko, które obraca się i po prostu na taką pomarańczową blendę rzuca światło. I jest to samo. Jak Państwo myślą, że ja dziwaczę, to musicie wiedzieć, że do lat 60. w dużych samochodach amerykańskich i w małych, w jeepach, to wycieraczki były napędzane pneumatycznie. Mój kolega teraz restauruje Jeepa i właśnie kupił silniczki do wycieraczek pneumatyczne. Psk, 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 psk. I silnik elektryczny był dziwaczeniem. Silnik pneumatyczny był naturalny. Czyli można sobie wyobrazić samochód bez jednej części elektronicznej. Ani w silniku, ani nigdzie. Można sobie wyobrazić motor. Ja taki widziałem na targach w Warszawie. Diz, diesla z Indii. Facet powiedział: yy, No, na baku robi 1000 km, ale nikt jeszcze tyle nie przyjechał nim a żeby go uruchomić, trzech facetów było potrzebnych. Jeden go kopał pół godziny, drugi, a trzeci, jak już go tam uruchomił, to tu, 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 tu i diesel zaczął chodzić. Czyli mamy motor dieslowski, który ma z przodu, z tyłu karbidówkę, tu mamy rękawice na, na garstkach i odblaski mamy kierunkowskazy jakoś to jeździ. Kamera? Może być. Ja miałem na studiach kamerę super 8 mm, nakręcaną na sprężynę, nie uwierzycie w to, mam do tej pory filmy i ona była mechaniczna, była na takim na kliszy super 8 mm, bez dźwięku. Rzutnik? Tak samo, jest karbidówka, czy jakaś lampa karbidowa, z układ soczewek i no, lip, lipnie, bo lipnie, ale coś tam obejrzymy, jakiś film. Yy, telefon? Proszę bardzo, u mojej babci taki był w majątku ziemskim. Była rurka z lejkiem i z gwizdkiem. Babcia mi opowiadała, że się wyciągało gwizdek, dmuchało się, w kuchni gwizdek dzwonił, kucharka wyciągała, tam Pani Wiesiu, obiad będzie na, na tam na 16, jak przyjedzie pan doktor. A dobrze pani, dobrze pani doktorowa. Ciach, wkładało się gwizdek. Wiesia coś chciała, psz, wyciągała lejek, dmuchała, u pani doktorowej gwizdało i w całym domu. No co tam pani Wiesiu? No a tam generalnie przywieźli cielaka, to co z nim zrobić? A do komórki go dajcie. I już, bach, się gwizdek wkładało. Jest telefon pneumatyczny? Jest. Czyli na upor tego można zbudować sobie świat, samochód, motor, mm, kamerę, Rzutnik, zegar. No, zegar to wiadomo, wahadłowy, czy jakiś na sprężynę. I cały świat bez prądu. Oświetlenie. No, no ciężko mi się wyobrazić telegraf. Telegraf bez prądu, to, to ciężko. Mechaniczny. Też można. No, były jakieś telegrafy, takie, że były kształtowe, stały na wieżach ludzie i tak dalej. Więc ateista jest właśnie takim człowiekiem, który wbrew jakby sercu, rozumowi, rozsądkowi mówiś: Nie ma prądu. Nie ma prądu. Nie, nie, prąd nie istnieje. No i to w codziennym życiu to jakby nie przeszkadza, bo on widzi, że istnieje, ale zdaje się tego nie zauważać. Znaczy, mówimy, bo jak my mówimy, no ale przecież motor ma prąd, ale hinduskie motory nie wszystkie mają prąd. Sobie. Są w dieslu. Ale coś tam, no ale coś tam. Ale w zegarku jest bateria. Nie, ja mam taki nakręcany, nie ma w nim baterii. No to taka rozmowa jest z ateistą właśnie. I teraz, przejdę teraz do świata realnego i właśnie tego jakby ateizmu, kiedy jest reklamy Bożego Narodzenia, w których nie ma Boga. Są reklamy na przykład, nie, nie ma jeszcze Dnia Kobiet, w których nie ma kobiet. Szkolenia i oddziaływanie takie, dydaktyk, terapeuta, trener, jest na bardzo wielu poziomach. I mogą być takie, już przechodzimy teraz do właściwego tematu. Może... Przechodzimy teraz tak: do najprostsze szkolenia szkolenia. Ja najczęściej takie robię. To jest 80% moich szkoleń. Są szkolenia, muszą być klienci, panie Robercie, Mamy taką sytuację tutaj, że wprowadzamy za trzy miesiące nowe opony i trzeba przygotować taki podręcznik. Trzeba podkreślić korzyści tych opon, trzeba zrobić coś, jakiś fajny konkurs dla pracowników, dla naszych dealerów, żeby ktoś wziął to do ręki, prawda? To ulotkę zrobił już agencja, ale dostaliśmy to potem z centrali. Ale pracowników trzeba tu przeszkolić i, i zrobić tak, żeby oni czuli i wiedzieli, że na, on na odruchu ma powiedzieć, jakie opony, a właśnie. Te i te tam Talbot 328. A dlaczego? I on ma argumenty, dlaczego te opony są dobre. I to nie chodzi, żeby kłamać, tylko żeby po prostu powiedzieć, że są naprawdę dobre jakieś opony, bo to wiadomo, że sprzedawca, wulkanizator, ktoś tam powie, to nie jest tylko priorytet ceny. On powie to, do czego jest przekonany. A bardzo dużo jest dobrych, innowacyjnych produktów na rynku. Teraz w ogóle są, wracają opony uniwersalne na przykład albo jakieś inne, albo wprowadzamy nowe farby, które mają jakieś tam nowe właściwości, no trzeba by przeszkolić. I to jest szkolenie, w którym nie musi być tej iskra boża jest potrzebna trenerowi. Natomiast chodzi o to, że tam nie, nie mieszamy spraw takich ostatecznych właśnie bożych. Potem są szkolenia, które są na przykład bardziej rozbudowane, na przykład dotyczą struktury firmy. Takie większe, czyli szkolenia, na przykład napiszę takie dwugwiazdkowe. Bo na przykład dużo firm muszą Państwo wiedzieć, yy, są, jest groteskowych, mianowicie firma się rozrasta, ale rozrasta się tak, abyście mieli malucha i ktoś ma coraz więcej pieniędzy, oddziałów, sklepów, i ten maluch jest coraz większy. I wyobraźcie sobie, jakby było wasze zaskoczenie, kiedy wychodzicie przed jakąś firmę, a tam stoi taki wielki maluch, albo wielkie sejcento. Ale takie wielkie, wiecie, że klamka jest na tej wysokości, na no, siadacie w środku, kręcicie, ktoś mówi, patrzcie, jak stworzyłem piękny wielki samochód. No. To nie jest żaden wielki samochód. To jest wielkie, no, no wielkie sejczęto, kurde, które jest ma wszystkie wady sejczęto czy ten maluch, tam silnik się trzęsie i tak dalej w maluchu, ale, ale, jest wielki. Są takie firmy, które, na przykład, jakaś tam hurtownia mebli czy fabryka mebli do niedawna działała jako jednoosobowa działalność gospodarcza. No więc to jest właśnie sprawa związana z, z takimi szkoleniami. Czy trzeba coś zrobić? Potem są szkolenia też personalne. Na przykład ktoś słabo organizuje czas. Tutaj nie jest też potrzebna jakaś iskra Boża wielka. Ktoś źle organizuje priorytety, ktoś źle rozmawia z ludźmi, ktoś źle wyznacza zadania, ktoś się źle rozlicza, albo na przykład ktoś dobrze, ale to nie jest docenione w firmie, albo ktoś za dobrze stosuje pewne rzeczy, na przykład nie stosuje pewnych twardych wymogów, tylko z każdym bez przerwy negocjuje, no bo jest taki fajny. I to też nie jest nic takiego wielkiego potrzebne. Potem jest jakiś taki coaching, czyli to napisze szkolenia. I to są takie trzygwiazdkowe, tak, kiedy tu jest, dochodzimy do pewnych rzeczy. I teraz jest coś takiego, że pojawiają się szkolenia dotyczące istoty naszej motywacji, istoty mo naszej motywacji. I takie szkolenie, ja uważam, jestem absolutnie przekonany, że takie szkolenie, które dotyczy istoty naszej motywacji, tego czy nam się chce, naszego kierunku życiowego, naszego rozwoju, to osobie wierzącej, wierzącej. Może zrobić dobrze taką, takie szkolenie tylko osoba wierząca. Na przykład dobrą terapię, psychoterapię dla osoby wierzącej, może zrobić według mnie tylko osoba wierząca. Dobrą, taką pełną, jakby do końca. Dlaczego? Bo wyobraźcie sobie, że jest, jak już powiedzieliśmy, osoba, która nie wierzy w prąd elektryczny. A my jesteśmy wspaniałym, jesteście państwo Mercedesem. Wspaniałym, powiedzmy, pięcioletnim Mercedesem. Czy osoba, która nie wierzy w prąd, nie wierzy w Boga. Może tego Mercedesa dobrze naprawić. Otóż właśnie, ona może świetnie wymienić łożyska w kołach. Widzi, grzeją się, wymienia tu, dobiera, bierze mikrometr, tu wkłada płyny takie tam tiksotropowe, tam inne określa, dociąga kluczem dynamometrycznym, sprawdza, jest. Może świetnie wymienić klocki hamulcowe, może świetnie wyważyć koła. No, jak już nie wierzy w prąd, to jak wyważy? Uda, że wyważarka, choć mechanicznie. No więc, y, może na przykład wyprostować felgi, to może zrobić mechanicznie, bez wyważarki już. No, sobie bierze mikrometr, który jest mechaniczny i sobie po prostu tam ponaciąga pneumatycznie, a pneumatyka jest też mechaniczna. Y, może na przykład naprawić wydech, Słyszę, że coś pierdzi, coś źle, tutaj tego portki ponaprawia. Portki to jest ten taki przy y, silniku, ten taki, y, y, co zbiera spaliny z silnika do wydechu, ten, to się tak nazywa fachowo. Potem naprawia coś, pospawa, podwiesza, zrobi dobrze. dobierze dobre tłumiki, jeżeli potrafi. Na słuch na przykład. Co może zrobić? Może dobrze naprawić blacharkę. na palnikiem, jeżeli nie wierzy w migomat. Albo na przykład stukać, szpachlować takie drobne rzeczy, albo na gorąco, albo coś tam, albo lutować też może. Może naprawić ładnie tapicerkę, może go umyć, może może coś, może coś. Czyli zobaczcie, że niewierzący mechanik, to znaczy mechanik, który nie wierzy w elektrykę, czyli na przykład trener, który nie wierzy w Boga, to może praktycznie naprawić cały samochód, ale czy do końca. Czy jeżeli przyjdziemy na przykład do niego i powiemy: wie "Pan co, cały czas obroty falują?" To jeżeli to nie jest mechaniczny wtrysk Google Fisher, a już na pewno nie jest, to on go nie naprawi. I będzie naprawiał wszystko wokół. Zobaczcie, na ślepo regulował, bo on nie wierzy w prąd, on nie wierzy w prąd. Więc na przykład, ktoś, kto ma jakieś tam uwikłania, będzie dostawał tabletki na schizofrenię. Nie na, ten, nie na tą rzecz, ponieważ. Prawda? Albo jakieś porady nie, nieadekwatne. Czyli, jeżeli ktoś przyjdzie, proszę, powie, wie pan co, Klimatronik mi się zawiesił i cały czas chodzi 22, 19, 22, 19, my się wszyscy przeziębiliśmy. Albo ktoś powie, na przykład, wie pan co, na przykład bez przerwy włącza się i wyłącza podgrzewanie foteli. Włącza, włącza, wyłącza. Włącza, 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 wyłącza. Moja dziewczyna jest tu gdzieś? Nie ma. Zawsze mi poprawia, mówi, Włą, Włącza, włącza. Nie, włączać, dobrze mówię, włączać, włącznik. No to dobrze jest. Dobrze, włącza. Czyli fotele się włącza, 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 włącza. Albo na przykład display mi nawalił. Czyli zobaczcie, ktoś, kto nie wierzy w prąd elektryczny, może być dobrym mechanikiem, ale tak naprawdę nie trafi w głąb usterek tego Mercedesa i nie naprawi go do końca. Czyli ktoś, kto jest niewierzący, może być dobrym coachem dla osoby niewierzącej, nawet bardzo dobrym. I takim trafionym w, w dziesiątkę. Ale dla osoby wierzącej nie będzie dobrym kołczem osoba niewierząca. Dla osoby wierzącej nie będzie dobrym terapeutą, terapeuta niewierzący. Dlaczego? Ponieważ on nie ogarnia elektryki. Nie ogarnia tej oczywistości duchowej, która jest w nas. A no więc on tego nie rozumie. On mówi, co pan gadasz tam? Jaki pan Bóg? Tam? Co pan gadasz tam? Święta Bożego Narodzenia. Kio, że to jest mit i fanaberia. Ale dzieci się dobrze bawiły, kupiłem coś tam w promocji laptopa. No więc tak to wygląda. I dlaczego o tym mówię w tej chwili? <laughs> że nie można sięgnąć w głąb człowieka, jeżeli nie ma się tej samej płaszczyzny porozumienia. I teraz będzie, czyli. Bo przyjęło się u nas, że coaching to jest taki, owszem, może być taki coaching fajny, ale taki coaching, który sięga w głąb, musi być na tej samej płaszczyźnie. Emocjonalno-ideologicznej, czyli jeżeli my wierzymy w Boga, to coach, coach nasz, musi też reprezentować ten sam światopogląd. A przyjęło się, że no nie, coaching jest taki neutralny, bo jak ktoś chce bardziej, no to już są przecież na przykład mm, zajęcia w kościele, tak, są na przykład yy, kazania i tak dalej, i tak dalej. Ale przeciętny człowiek nie złoży sobie tego sam. Na przykład mechanik mu zrobi tam wydech, drzwi to tamto, a elektryka, no to mu rzuci instalację elektryczną, powiedz, to pan sobie załóż ten sam. Bo ja to, się, ja to w to nie wierzę. Ale tam y, są rekolekcje, to pan sobie tam to zrobisz w internecie, jest pokazane, jak założyć instalację do Mercedesa. To naprawdę nie jest skomplikowane. Wyjmie pan fotele, tapicerkę, wykładziny, progi, listwy, tam pan sobie w te wszystko powkłada. To jest tylko 1642 złączka. Nie sądzę, że pan się pomylił. W sumie, ja w to nie wierzę. Widzi pan, działa, działa, jeździ, jeździ. A to, że klimatronik nie działa, po co to komu? Czyli żyjemy, żyjemy. A że bez perspektywy jakiejś? Po co komu perspektywa? Przecież brzuch pełen, samochód pod oknem stoi, wszystko. I teraz właśnie to mówię, że w tą przestrzeń naszą może ingerować i powinien tylko człowiek o odpowiednich kwalifikacjach wiary. Jeżeli jesteśmy wierzący, bo jeżeli jesteśmy niewierzący, to, to, to nie ma to znaczenia. Bo ktoś, kto. No nie ma to znaczenia, ale w, w osobę wierzącą powinien ingerować w sensie takim, że współpracować z nią, budować jej wartość, budować jej motywację, odkwierać jej horyzonty osoba wierząca. I teraz jest dalsza perspektywa. Osoba wierząca powinna korzystać również na przykład z usług wierzących dziennikarzy. Czyli ludzie wierzący nie powinni słuchać stacji, które są na przykład niemoralne. Ponieważ jest to jawna ingerencja w ich spójność moralną. Tak samo jakbyście nie wpuścili, nie wiem, pedofila, który dopiero co wyszedł z więzienia jako na przykład wychowawcy do przedszkola. On powiedziałby: No ja już odsiedziałem, ja już jestem czysty, tak prawda? Za pięć lat wyrok być zatarty, ale ciągle by było was niepokój. I tak samo powinien towarzyszyć ludziom wierzącym niepokój, kiedy na przykład szef stacji jest człowiekiem niemoralnym. Kiedy na przykład dziennikarze są niemoralni. To takie stacje powinny być negowane. Nie da negowane, że jakieś pikiety. Jak chcą sobie być niemoralni, chcą sobie zgnić, no i se zgnią. To jest wybór indywidualnego człowieka. Jak ktoś sobie wymyśla jakieś głupoty czy coś, to jest ich sprawa. Ale nie powinien mieć dostęp, człowiek wierzący, powinien bronić dostępu swojego wnętrza do i ludziom, którzy są niewierzący, którzy nie są jaśni, czyści moralnie. Na przykład, jak jest dziennikarz niemoralny, wiemy, że kłamie. Nie powinniśmy jego przekazu słuchać. Jeżeli jest szef stacji, który jest niemoralny, wiemy to, bo widzimy, bo deklaruje to wręcz tą niemoralność, to powinniśmy to odłączyć. Ten media. Tak samo jak na przykład nie pozwolilibyśmy grzebać przecież w komputerze Mercedesa swojego mechanikowi, który by tam śrubokrętem iskrzył i powiedział: Ja panie kurwa, w ten prąd to nie wierzę, ale może zacznie działać. Powiedzielibyśmy, co pan robi. To, to jest dzieło niemieckich inżynierów. To chodziło znakomicie, tylko chodzi o to, że obrotów trochę nie trzyma, gdzieś coś jest. Ja tam panie w to nie wierzę i by działał śrubokrętem. Pozwolilibyście na to? Nie. A pozwalamy na to, żeby ktoś działał śrubokrętem w naszej duszy, ktoś kto jest brudny, niemoralny, miał tam już pięć żon, bo ja rozumiem, że komuś się może małżeństwo nie udać, ale jeżeli ktoś jest z założenia niemoralny i my otwieramy dziennik, na przykład jakiś tam, załóżmy, przekaz, i pozwalamy tym ludziom do nas mówić. Dlaczego? Ludzie nie powinni mieć do nas dostępu. Kupujemy jakieś produkty, gdzie nie, ma, gdzie nie powiedziano, że to jest Boże Narodzenie. Bo ja rozumiem, że człowiek niewierzący to mu wszystko jedno. To jest okazja do zniżek. Ale człowiek wierzący powinien powiedzieć, napisać pismo, dlaczego państwo nie uwzględnili, że to jest to Boże Narodzenie? A gdzie jest nasz Zbawiciel? Czy tu chodzi tylko o sprzedaż waszego produktu? Protestujemy przeciwko temu. W przypadku powtórzenia się zbojkotujemy wasze produkty. Znaczy, zbojkotujemy, po prostu kupimy inne. I zobaczylibyście Państwo, że za rok by się pojawiły na przykład majonezy z Jezusikiem. I może to jest naiwne, ale ten zbawiciel wszedłby do przestrzeni publicznej, bo to drażni kogoś. Co no to, 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 że drażni? To niech się kupi w innym sklepie. I wtedy byśmy zachowali się jak wojownicy, a nie jak cioty. W sensie takie. Cipki, które po prostu wszędzie tylko kulą uszy. Bo, dobrze, że nas nie biją. No, nas nie? nie chodzi o to, żeby nas nie bili. To chodzi o to, żeby zło ma się nas bać. A nie to, żeby tam dali nam spokój. Mm. Niewolnicy bardzo często mają spokój. W więzieniu ludzie bardzo często mają spokój, bo są w więzieniu. Więc o to chodzi. Wydaje mi się, że osoba wierząca nie powinna dopuścić do siebie osoby niewierzącej. jeśli chodzi o bardzo głębokie tworzenie struktur motywacyjnych. W sensie takim bardzo głębokim, no bo ja już powiedziałem, że jeżeli chodzi o planowanie w firmie, chodzi o czas, timing, jeśli chodzi o planowanie budżetowe, no to nie ma to znaczenia oczywiście, tak? Natomiast dużego, ważne, żeby trener miał iskrę Bożą w sobie, to jest najważniejsze. Ale to nie ma, sprawy religijne tu się nie, nie mieszają i to bardzo słusznie, że się nie mieszają, nie powinny w ogóle tu nie, przemawiać, ale jeżeli ktoś mówi przemawia, nie ma motywacji do życia. Nie mogę znaleźć sobie takiej energii do życia, albo coś, albo nie jestem nieszczęśliwy, albo zbudowałem firmę, jestem nieszczęśliwy. Jest pan czekiem wierzącym? No nie. No to tutaj prozak, te inne rzeczy, tak, no tam działam. Ale jeżeli ktoś mówi, jestem wierzący, ale mimo to jestem nieszczęśliwy, to się mówi, a jaki jest pański cel, a po co pan żyje, a po co? I w tym momencie terapeuta, czy coach wierzący. Powie na pewno dużo więcej i dużo mądrzej niż kurwa, zmotywuj się. No człowieku, no ty, nie, nie potrafisz, no kurde, no wypisz pisze pięć rzeczy i powtarzaj je, powtarzaj codziennie, to ci się wejdzie w krew. To wejdzie w krew, oczywiście, że tak, ja nie twierdzę, że nie, ale zawsze mechanik, który wierzy w prąd elektryczny, jest zawsze lepszy od mechanika, który nie wierzy w prąd elektryczny i zawsze lepiej naprawi Mercedesa, bo jak coś źle chodzi, to może się okazać, że to jest bezpiecznik albo coś takiego. Proszę Państwa, podsumowując wszystko, serdecznie Państwa namawiam na do ostrożności i do dopuszczania do siebie, dopuszczania do siebie tylko tych wartości, tylko tych reklam, tylko tych treści, które są w pełni, w pełni zgodne z waszym systemem wartości. Jeżeli deklarujecie, że jesteście katolikami, że jesteście ludźmi wierzącymi, to nie powinniśmy oglądać przekazów robionych przez ludzi niemoralnych, bo wiadomo, że oni nie chcą naszego dobra. To wiadomo, że nie powinniśmy kupować produktów których się zakłamuje na przykład święto Bożego Narodzenia. Po prostu nie kupować i koniec. I jakiś lokalny znajdzie się w płacy produktującej majonez, który zrobi majonez Bożynarodzeniowy, i będzie kołyska, i będzie Jezusik, i będzie wszystko. Nie chodzi mi o infantylizację. No, chcę, żebyście Państwo to wiedzieli, tylko chodzi mi o odniesienie się, że jest to dla nas najważniejsze święto, jakie jest. To jest święto, kiedy urodził się zbawiciel, kiedy mamy otwartą perspektywę zbawienia. A tutaj nagle wszyscy przemilczają. I że dostęp do naszego wnętrza, dostęp do naszego duszy, dostęp do naszego, jakby motywacja nasza, musi być na bardzo wartościowym podłożu. Ja teraz poruszę takie tematy, ponieważ mam różne książki motywacyjne i płyty motywacyjne, które są po dokonaniu analizy. Dostałem taką płytę, już kończę teraz, od bardzo złej kobiety, przepraszam, że tak mówię, bardzo złej, ale od kobiety, która ma złe intencje. On już jest w takim średnim wieku i ma złe intencje. To czuje, że jak się wchodzi do pomieszczenia, to czuć jej złe intencje. Po prostu ciarki chodzą po plecach. Dostałem bardzo fajną płytę motywacyjną i zacząłem się zastanawiać, kto tam jest i co robi. I powiem Państwu, że w tej płycie są zawarte takie treści, które siedemnastolatkowi przełknie je jak, jak nie wiem co, tak poch, 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 połknie jak, jak hamburgera. A potem się czytałem, coś tak połknął. Młodość ma to tak do siebie, że jest taka radykalna, tak. A, A okazało się, że w tym są treści demulujące osobowość. Jeżeli by ktoś to połknął, to potem by się po prostu wił. I potem pomyślałem sobie, mój Boże, jak trzeba być bardzo ostrożny. Nie jedna babcia kupi taką płytę motywacyjną i da wnuczkowi powie: Wiesz co, masz taki kłopot ze wstawaniem, z motywacją? Weź to, obejrzyj. Weź to, zobacz, on to przesłucha, bo to jest dobrze podane, ale spojrzyj i powie tak, za rok będzie gorzej. A babcia powie: no Ja mu kupiłem taką fajną płytę motywacyjną takiego gościa, który jeździ po świecie i zarabia miliony, i, i, ale jest jeszcze gorzej. Dlaczego? Ponieważ tam były takie treści, które no, mnie przeraziły. Przeraziły mnie w ogóle jako trenera, jako człowieka, nawet nie chodzi tutaj jako osoby bieżącą, tylko jako y, trenera. Tam były treści, które demolowały osobowość, które po prostu wynotowałem. I z taką wspaniałą yy, Dorotą. Yy, Mamy nadzieję, na wreszcie napisać książkę, yy, to przedyskutowałem. Napisać, a tak, to są takie treści, spójrz, takie, takie. A, a przystałeś to? Ja mówię nie, a to zobacz. A tam jest taka sama treść ukryta. Właśnie nasze wnętrze nie będzie takim, takim japońskim, czystym domem, gdzie ktoś wchodzi, ściąga yy, buty i wchodzi z takim, i reprezentuje nasz system wartości. Tylko takich ludzi wpuszczajmy do siebie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w trzech króli. I w ogóle, żebyśmy byli mocni, spójni, silni, pogodni i uśmiechnięci. I jedno, jedno płaszczyznowi w tym takim najgłębszym znaczeniu. Tacy właśnie oparni na jednej mądrej, dobrej, duchowej płaszczyźnie. Spójnej. W tym sensie. Wszystkiego dobrego.